Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście na kanale SFD. I dzisiaj sobie przeprowadzimy taką debatę, można powiedzieć konfrontację. Szkół walki. Szkół dźwigania, można powiedzieć. Tutaj mamy reprezentanta starej szkoły dźwigania, który będzie Michał Tybora. I mamy reprezentanta nowej szkoły dźwigania, czyli Pawła Juranda Jurczyńskiego. I na dobrą sprawę, ja tutaj będę jako sekundant, można powiedzieć. Panowie co prawda są rozdzieleni stołem, ale gdyby tutaj się doszło do jakichś rękoczynów, nie mogli się dogadać, to ja wtedy będę im robił zdjęcia i będę to wrzucał na Instagrama. Także nic tutaj nie zostanie pominięte, możecie być spokojni. No i na dobrą sprawę wydaje mi się, że chyba jesteśmy dobrymi osobami do przeprowadzenia takiej dyskusji, ponieważ no, wydaje mi się, że jesteśmy takimi jakby łącznikami starej i nowej szkoły, prawda? Bo wszyscy tutaj wywodzimy się ze starej szkoły dźwigania, no uczyliśmy się od tych koksów, którzy totalnie nie mieli dostępu do żadnej wiedzy internetowej, nie? No uczyliśmy się chyba w sumie wszyscy trochę z gazet, nie? I tak dalej, z kifów i innych tego typu czasopism. No i ta wiedza dostępna w internecie gdzieś była bardzo, bardzo uboga na tą sprawę. No, jedyne gdzieś tam jakieś anglojęzyczne, można powiedzieć, portale typu Elite FTS, prawda? Czy tam T-Nation. Nie odwracaj się od mikrofonu. A teraz na dobrą sprawę ta wiedza jest wszędzie, jest jej multum, jest jej taki natłok, że na dobrą sprawę aż nie wiadomo skąd tą wiedzę czerpać, bo no, jest jej natłok. No i powstaje tutaj taka nowa szkoła, która się bardzo mocno skupia na tym, jak to dźwiganie powinno wyglądać od strony teoretycznej. Czy to dobre, czy to złe, no to sobie rozstrzygniemy dzisiaj właśnie w tej naszej debacie. Zasady wymyśliliśmy sobie takie, że przeprowadzimy rzeczywiście prawdziwą debatę. Mamy tutaj 8 podpunktów, które będziemy chcieli rozwinąć. Na początku powiedzmy, myślę, że tutaj wiek przed pięknem powinien pójść, czyli będzie stara szkoła nam się wypowie jako pierwsza. Następnie Juran będzie miał chwilkę, żeby skomentować wypowiedź Tybory, no i później odwrócimy rolę, po czym ja przyznam punkt albo starej szkole, albo nowej szkole i przejdziemy do następnego tematu. Panowie, czy chcecie coś tutaj dodać? No, myślę, że jeżeli nie dogadamy się w debacie, będzie remis, powinniśmy zmierzyć bicepsy, a następnie fujarki. Czyli w obu miejscach jestem przegrany. Dobrze. Punktem pierwszym, który chciałem, żebyśmy omówili, będzie technika wykonywania bojów. No tak słowem wstępu, ja sam doskonale pamiętam, jak wyglądało to, kiedy zaczynaliśmy dźwigać z Jurandem w sekcji Politechniki Wrocławskiej. Były w sumie dwie komendy. Duży wdech i głowa w górę, nie? Nic więcej, totalnie innego nie było. Pamiętam, że to się brało gdzieś tam z tych filmów internetowych, bo wszyscy mówili Biker, nie wiedzieliśmy jak, on się brało, duży wdech. Głowa gdzieś tam wywalona w kosmos. I jakoś to dźwiganie szło. No a dzisiaj, no to tutoriali, szkoleń internetowych, czy niekoniecznie internetowych, ale takich stacjonarnych jest od groma po prostu. No i widać tutaj bardzo mocny dysonans między jedną a drugą stroną. Michał, jak to wyglądało lat temu 10, powiedzmy, czy to może nawet 20? Nawet chyba więcej niż lat temu 10. Generalnie to było bardzo wszystko intuicyjne, bo albo ktoś umiał od razu ładnie wszystko zrobić, albo zaczynając trening, to zaczynało wyglądać koślawie, wszyscy mówili, że jest chujowo. I metodą prób i błędów człowiek finalnie dochodził do takiej optymalnej dla siebie techniki. Mhm. Ja też miałem o tyle szczęście, że dosyć szybko na mojej drodze pojawił się sensowny trener, który jak na tamte czasy był chyba najlepszym specjalistą, jednym z najlepszych, jak nie najlepszym specjalistą od trójboju, czyli Marcin Laśkiewicz. No miałeś dużo szczęścia wtedy. Tak, miałem dużo szczęścia, no ale też przez jakiś czas trenowałem jeszcze bez niego, więc pamiętam, że to wyglądało właśnie tak, jak powiedziałem. Były to metody prób i błędów. Ja byłem strasznie kurwa krzywy, byłem zgarbiony u góry, bo całe życie miałem taką właśnie lekką... Czyli teraz jesteś prosty, tak? Nie, teraz też nie jestem, ale teraz potrafię prosto dźwigać, a wtedy okay. Po prostu tą moją posturę przenosiłem również na sztangę. I było to dla mnie bardzo dziwne, że jak kurwa mogę być niby teoretycznie silny, a tak naprawdę dosyć lekka sztanga w przysiadzie mnie gniotła i po prostu metodą prób i błędów uczyłem się napinać to ciało, obserwowałem innych i polegało to na tym, że wszyscy ze sobą dyskutowali,
i wzajemnie coś próbowali i tak naprawdę finalnie doszliśmy do tego, do czego teraz ludzie nie muszą dochodzić, bo się naglądają poradników, zobaczą jak to wszystko musi wyglądać, więc wtedy był to proces, który trwał i kształtował zawodnika. Jedni mieli to od razu, inni musieli to nabyć, jeszcze inni po prostu w trakcie rezygnowali, bo po prostu nie potrafili przejść tej drogi. Natomiast były wtedy bardzo takie ciekawe wnioski. To były czasy, kiedy się wykształtował właśnie popularny mit typu kolano nie może wychodzić przed linię palców. I to nie jest wcale takie durne w swoim zamyśle, bo... Czyli w zamyśle jest, ale w wykonaniu koniec końców to nawet tak, nie jest takie błędne. Chcę dokończyć, o co mi chodziło. Bo generalnie wtedy ludzie nie wiedzieli dokładnie, dlaczego to kolano ma nie wychodzić. Każdy mówił, że to dlatego, że to psuje kolana. Mm. Ale tak naprawdę... Teraz patrząc z perspektywy czasu, chodziło o to, żeby przenieść siłę, główną siłę na biodro i to niewychodzenie kolanu przed linię palca praktycznie ustawiało ten przysiad lowbar w pozycji takiej bardziej biodrowej i finalnie miało to więcej, moim zdaniem, korzyści niż jakichś tam błędów, które później w jakiś sposób niszczyły tą technikę. Więc to nie było takie do końca durne, tylko durna była interpretacja tego. No ale finalnie ci, co zostali, ci, co dźwigali, doszli do tej prawidłowej techniki, naokoło czasami dosyć pokrętną drogą, ale większość tych zawodników, którzy dźwigają już od tamtych lat, niczym się nie różnią od tych zawodników, którzy teraz uczą się od zera w sposób tak zwany już prawidłowy. Czyli taka szkoła, można powiedzieć, tworzy takiego bardziej świadomego zawodnika, tak, który przeszedł tą drogę i rozumie, co jest złe, a co jest dobre, tak? I przede wszystkim cierpliwego, bo tak jak mówię, nie każdy miał dane od razu. Mało tego, ci, co mieli dane od razu, to praktycznie już nie dźwigają, a wszyscy ci, którzy mieli te problemy i dochodzili, kurwa, miesiącami, czasami latami do tego idealnego ułożenia, cenili sobie to praktycznie dalej dźwigają. Mhm. Jaką tutaj mamy odpowiedź nowej szkoły na to? No, ja miałem się nie zgadzać, a Michał to tak ładnie ubrał słowo, że się nie, muszę tak zgodzić. Musisz trzymać się swojego stanowiska. Jedynie, co mi się nie podoba, to, że no, przez to, jaki był ograniczony dostęp wiedzy i też możliwości przekazywania tej wiedzy, część osób była po prostu skreślona jakby z tego, że z częścią nie dało się przepracować. Obecnie tego nie mamy, więc sam wiesz, że obecnie jesteśmy w stanie praktycznie każdego ustawić dłużej lub będzie to trwało dłużej. Będzie to więcej pracy, ale pozwoli nam to jednak praktycznie każdego ustawić, bo też mamy większe zasoby wiedzy, że wtedy się nie myślało o czymś takim, że ktoś może mieć biodro zbudowane tak, że musi siadać szeroko, bądź super wąsko i na szeroki przysiad, mimo że nie ma do tego układu. Będzie mu po prostu super niewygodnie, nie? No kurde, ładnie odpowiedziałeś, no. Naprawdę jesteś trawnym graczem, nie? Dobrze, no to zaprezentuj w takim razie swoje stanowisko w tej sprawie. Moje stanowisko, no... Dalej i tak idziemy w ustawianie boju poddanego zawodnika, co wtedy też miało miejsce. Tylko po prostu mamy większy zasób materiałów i możemy pewne kompensacje, które występują, jakby obejść przez to, jak znamy mechanikę boju, jak znamy coś, czego nam kiedyś bardzo dużo brakowało, czyli po prostu anatomię. Teraz jeszcze dochodzą do tego taśmy powięziowe, znajomość funkcjonowania ciała pod względem układu nerwowego i które nerwy zasilają dane mięśnie, więc teraz możemy się wkręcać w to, że jeśli chcemy zaaktywować zębaty, to dokręcamy mały palec, więc takie super szczególiki, których kiedyś nie było. Ale overall i tak sprowadza się do tego, żeby wyciągnąć jak najlepszą technikę dla danego zawodnika, ponieważ nie ma idealnej techniki dla każdego. Mhm. No musimy to powiedzieć, technika jest dobierana pod zawodnika. Tak, zgadzam się z Tobą. Natomiast jeżeli mógłbym tylko w jakiś sposób obronić swoją tezę, że stara szkoła jest lepsza, to wyrabiała po prostu charakter. Teraz po prostu ci wszyscy młodzi mają podane na tacy i czasami już dochodzi do takich absurdów, że człowiek w internecie wysyła swój przykład, który jest całkiem niezły i zaczyna, tam nie ma nawet dużego ciężaru, więc nawet nie ma się jeszcze na czym skupiać. Widać, że to jest początkujący człowiek, a on się skupia na tym, czy lewe jądro mu idealnie drży względem prawego jądra w trakcie kurwa wykonywania boju. Do takich kurwa absurdów dochodzi. No, nie sposób się nie zgodzić. Jest po prostu przesyt tej wiedzy i czasami ludzie nie potrafią właśnie wyciągnąć, ci, którzy próbują się trenować sami, bo jak ktoś idzie do trenera, który jest kumaty, no to wiadomo, będzie miał podane tyle wiedzy, ile potrzebuje, ale właśnie problem zaczyna się wtedy, kiedy młodzi adepci naczytają się każdego źródła i zastanawiają się nad każdą durnotą, gdzie tak naprawdę wystarczy, że po prostu wzięli tą pierdoloną sztangę i zaczęli dźwigać. Mhm. No ja tutaj jako przewodniczący tej dyskusji muszę przyznać punkt starej szkole, także tutaj zaznaczam.
Bardzo podoba mi się właśnie to, że no jednak na chwilę obecną ludzie zbyt się skupiają na tej technice. Po prostu, zamiast wziąć tą sztangę, kurwa, i ją podnieść, najzwyczajniej na świecie. I nie raz, nie dwa ludzie, bardzo mocno początkujący, tak się już wdrażają w tą technikę, w różne takie szczególiki, że dochodzą do rzeczy, które powinni zacząć ogarnąć za lat 15-20, kiedy ich poziom będzie zdecydowanie dużo, dużo wyższy. A na początku powinni po prostu zacząć dźwigać i zobaczyć, czy to przede wszystkim jest dla nich, nie? Bo może im się to nie spodobać, i na przykład przez to, że jest natłok informacji i że się muszą skupiać na tym, którym palcem ścisnąć sztangę i jaką rotację dokładnie w nadgarstku zrobić, jaką w łokciu, a w jaką w stawie barkowym, powiedzmy, zamiast podnieść tą sztangę po prostu. No skoro już punkty zostały rozdane, tylko mogę dodać, że też się zgadzam ze starą szkołą. Czasami po prostu ten bój nie będzie wyglądał idealnie, zależnie od dyspozycji, zależnie od tego, ile jest na patyku, bo czasem słabe ogniwa muszą wyjść i jest nam to potrzebne. Jeśli nie wychodzą słabe ogniwa, to prawdopodobnie nikt nie ma takiej sytuacji, że nie wie, nad czym pracować. Zawsze każdy ma nad czym pracować, więc też czasem wyjście poza idealną technikę jest niezbędne. Dokładnie, to jest też tak, jakbyście, nie wiem, zaczęli grać w jakąś grę MMO i poszli od razu upierdolić głównego bossa na pierwszym levelu. No trzeba po prostu zacząć od naprawdę drobnych rzeczy i dopiero wdrażać. Wydropić jakiś dobry sprzęt, tak. Nie, i wtedy dopiero iść na bossa. Tak, myślę, że to będzie taka dobra analogia do młodych lifterów. Dobrze, idźmy więc w takim razie do drugiego punktu i myślę, że tutaj będzie troszkę ciekawsza dyskusja, ponieważ drugim punktem jest programowanie treningowe. No i jak wcześniej zaczął Michał, to teraz może coś ciekawego Jurand powie i myślę, że tutaj możesz, jeżeli chodzi o nową szkołę, to wyciągnąć kilka fajnych smaczków. No dobrze, w ogóle jak mnie znacie, to wiecie, że mam podejście nerdowskie do tego tematu, ja się tym jaram. Oj ma, bardzo. I lubię to po prostu robić, lubię siedzieć w cyferkach. I można zauważyć, i na pewno wielokrotnie dało się zauważyć, że normalna periodyzacja liniowa, która jest bardzo popularna, nie u wszystkich daje rezultaty. Plus dochodzą nam takie zmiany, jak zmiany jakieś środowiskowe, dodatkowy stres, zmiana pracy i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś trzeba było po prostu zacisnąć zęby i swój plan wykonać, który zazwyczaj był po prostu dokładaniem ciężaru z tygodnia na tydzień, bądź serii powtórzeń. A niektórzy dalej tak robią. To prawda. Oczywiście są wyjątki, które dalej na tym progresują. Pozdrawiamy choćby Konrada Belwąskę, czy... To jest niesamowite pod tym względem. Czy innych naprawdę znamienitych lifterów, którzy się jakby w ogóle nie wpisują w definicję tego, co ja uważam za programowanie. Natomiast mamy teraz takie multum narzędzi, i to też nie tylko związanych z trójbojem siłowym, ale w ogóle na przykład ze sportem, jak pomiar tętna spoczynkowego rano, jak pomiar prędkości sztangi i dobieranie w ogóle na podstawie tych parametrów, dobieranie sobie treningu pod to, jak jestem zregenerowany, jak się czuję i tak dalej, żeby nie jechać cały czas do zarżnięcia, nie przywoływać kontuzji czy jakichś niechcianych efektów i w ogóle zarządzanie w ten sposób. Na przykład naszą ulubioną metodą obecnie jest alternating method, którą ty też stosujesz, tak. Czyli wymienność bojów w zależności... Oj, Jezus! Dobry, się dobry. Podjarałem chyba trochę. Stół był czyli wymienność bojów względem tygodnia. Raz robimy na przykład ciężki ciąg, a następny tygodniu ciężki siad z lżejszym ciągiem. Gdzie to daje bardzo dobre rezultaty. Ten progres jest stabilny, trochę wolniejszy, ale pozwala ładnie przepracować zawodnika i zawodnik dźwiga dłużej, a jeśli dźwiga dłużej, to dźwiga ciężej. Odpowiedź starej szkoły? Jeżeli miałbym przedstawić, jak to robiliśmy kiedyś... Nie, bo na razie muszę odpowiedzieć na tutaj wypowiedź nowej szkoły. No, oczywiście w dużej mierze na pewno jest to słuszne, co powiedział Jurand. Natomiast pytanie, czy każdy jest na tyle świadomy tego wszystkiego, żeby móc tak sobie zarządzać tymi wszystkimi zasobami, do których ma dostęp. I tutaj teraz tak, jeżeli trafisz na komatego trenera, który dobrze obserwuje i umie analizować to wszystko, to jest to na pewno świetna sprawa i tutaj bym się skłaniał wtedy ku nowej szkole. Natomiast jeżeli byśmy chcieli przejść do takiego zwykłego, przeciętnego człowieka, który lubi trenować samemu, bądź nie wiem, na przykład jest jeszcze młody, nie ma pieniędzy na trenera, no to
wtedy może to wyglądać zupełnie inaczej. Tutaj się sprawdzi chociażby właśnie taka tradycyjna periodyzacja liniowa, która też nie jest, nie uważam, że wywodzi się ze starej szkoły dźwigania, bo kiedy my odkryliśmy, kurwa, magiczną periodyzację liniową po kilku latach treningu, to był to niesamowity skok cywilizacyjny. Natomiast to, w jaki sposób trenowaliśmy zaczynając, przyrównałbym do emergency systems i posługiwania się skalą RP, oczywiście nieświadomie, i to się po prostu klarowało dosyć intuicyjnie. Mieliśmy trening po prostu rozstawiony wtedy na dany bój danego dnia. Z reguły to wyglądało tak, że robiliśmy raz ciężkie siady, a raz lekkie, i tak samo było z klatą, ciężko, lekko, i raz ciągi i plecy. I tak naprawdę, szykując się do zawodów, znaliśmy tylko termin, kiedy mamy być najsilniejsi i ile mamy czasu na opanowanie wtedy sprzętu, czyli tych wszystkich kostiumów, taśm, bandaży, i tak naprawdę robiliśmy trening z tygodnia na tydzień po to, żeby zrobić w główny dzień więcej. I teraz ile to było więcej, to już zależało od zaawansowania w tygodniu. Na początku też te powtórzenia były większe. To naprawdę było bardzo intuicyjne posługiwanie się skalą RP. Zaczynaliśmy od większej ilości powtórzeń, robiliśmy tak, żeby się nie zarżnąć, ale żeby podnieść coś ciężkiego. W dzień lekki robiliśmy coś mniej w większej ilości razy, żeby przećwiczyć. To był tak zwany trening techniczny, żeby obyć się z ruchem. No i intuicyjnie dochodziliśmy do zawodów. Jeżeli ktoś potrafił się na tyle kontrolować, żeby się nie zarżnął, to się wstrzelał z formą na zawody. Jak ktoś się zarżnął, no to po prostu wtedy nie wychodziło i pisał, że dostał sraczki, jelitówki i w ogóle wszystko, cały świat był przeciwko niemu i się zawody nie udało. Kontuzję złapał i bardzo przepraszam wszystkich fanów. Ale tak naprawdę, bo to, co zostało wszystko stworzone, to tak naprawdę są wnioski ludzi, którzy trenowali na przykład, nie wiem, 20, 30, 40 lat temu, zbierali to doświadczenie i kiedyś ktoś to po prostu zebrał i zaczął spisywać, i powstały właśnie wtedy różne metody. Natomiast to nie są rzeczy, które powstały po prostu w warunkach laboratoryjnych, gdzie tak zwani profesorowie trójboju od pracy lewego włosa na jajku, żeby dopiąć kurwa górę, siedzieli i analizowali, co tu zrobić, i wymyślali, kombinowali, tylko to są po prostu wnioski ludzi, którzy zjedli na tym zęby, oparte właśnie o jakieś podstawy naukowe typu biomechanika i fizjologia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego uważam, że trudno tutaj rozstrzygnąć, które podejście jest lepsze, bo tak naprawdę to wszystko ewoluuje z siebie, więc jeżeli coś ewoluuje, tak samo kurwa byśmy mogli teraz się spierać, czy lepiej jeździć konno, czy jeździć samochodem, tak? Więc uważam, że tutaj po prostu jedno wynika z drugiego, natomiast jeżeli nie jesteśmy pod opieką kogoś kumatego albo sami nie siedzimy w tym już tyle czasu, żeby móc się na tyle kontrolować, też bym nie szukał bardzo zaawansowanych metod, tylko skłaniał się właśnie ku tym prostszym rzeczom, typu chociażby periodyzacja liniowa, która swego czasu była niesamowitym odkryciem, jeszcze raz podkreślę. No ładnie mnie wypunktowałeś, bo to prawda, w zależności od zaawansowania. Powiedzmy, mamy gościa, który dźwiga rok, no to tabela prilepina będzie dla niego absolutnie wystarczająca. Powiedzmy, już jest 5 lat z zaawansowaniem, to rozpoczęcie liczenia ARI, inolów i tak dalej, już więcej mu da tego benefitu. Kiedy tak naprawdę szukamy wystarczającego bodźca do wzrostu, a nie chcemy go od razu zapierdolić. Przepraszam, że przeklinam, chyba możemy przeklinać. Chyba możemy, Michał już zaczął. Ja przeklinam bez pytania. Okay. Już jestem. Ale to Michał, i tak miałeś dosyć dużo szczęścia, jeżeli dla ciebie starą szkołą jest właśnie to, że mieliście w ogóle lekkie dni. No. What the fuck? No to miałeś naprawdę dużo szczęścia, że trafiłeś do dobrego trenera, bo dla nas chyba nie było lekkich dni. No tak, nie. My mieliśmy podejście, jak idzie, to idziesz do maksa, jak nie idzie, to robisz piątkę. No. I to było całe podejście treningowe, nie? Nie no, Marcin był bardzo dobrym zawodnikiem. No. On robił w sprzęcie w swoich najlepszych czasach 970 kg. I to na jego czasy to było bardzo dużo. Lepszy był chyba w tamtym momencie tylko Darek Mirowski. I oni po prostu mądrze ćwiczyli. Okej, robili to intuicyjnie, ale no to nie byli głupi ludzie, kurwa. No skoro doszli do takich wyników, to nie mogli być głupi. No nie mogli. Więc potem przekazywali to dalej swoim właśnie podopiecznym kolejnym. No chyba, że mówimy o takich czasach, kiedy jeszcze nie trenowałem trójboju, szedłem na siłownię, robiłem klatę i podsłuchiwałem koksów, jak trzeba ćwiczyć, no ale chyba rozmawiamy o treningu siłowym, a nie o starej szkole, treningu pseudokulturystycznego, bo też ciężko nazwać kulturystyką trening, gdzie po prostu idziesz się spompować i twoim doradcą jest ulany koks, nie? Który kratę na brzuchu zobaczy może jak... Nie wiem, jak schudnie 100 kilo. Juran, czy masz jakąś kontrę na to?
Trzeba jakąś kontrę. No wszystkich, których wymieniłeś, no, miałeś to szczęście, że Marcin był bardzo dobrym trenerem. Też wydaje mi się, że zarówno Marcin, jak i Darek to są exceptionals, to są naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy i oni by się wpisywali w ten, to myślę, że w ten typ ludzi, co Ed Koan, i ludzie, dokładnie którzy tak. są w tacy naprawdę świetnie do tego stworzeni, nie? Gdyby zaczęli działać w mediach wcześniej, to myślę, że to też... Wtedy jeszcze nie było mediów. No tak, ale chodzi mi o to, gdyby zaczęli pisać jakieś artykuły i tak dalej, to by właśnie byli w kanonie tych ludzi, którzy tworzyli te tak, wszystkie podwaliny treningu tutaj nowoczesnego, siłowego. No. Natomiast no ja wiesz, że ja uwielbiam i Mike'a Tuscherera, i pana Chrisa Duffina, i mi się bardzo podoba to podejście takie holistyczne z takim dużą rolą z autoregulacji, bo to działa na wszystkich. Nie każdy będzie mógł być takim mega dobrym zawodnikiem, nie? Let's face it. Więc wdrażanie pewnego zarządzania zmęczeniem dla części osób będzie musem tak naprawdę. No dobrze, więc jako, że muszę jakoś rozstrzygnąć ten spór, to tak. Punkt przyznam nowej szkole, jeżeli chodzi o programowanie, przy czym należy tu jakieś wytłumaczenie, bo uważam, że te metody, które my używamy, to one niekoniecznie są teraz nowe, ale teraz do nas po prostu doszły, jeżeli tutaj przynajmniej mówimy o Polsce. Tak. Bo myślę, że nasze metody, które my obecnie stosujemy, to biorąc pod uwagę tam czy wschodnią, czy zachodnią szkołę, to już były stosowane dosyć dawno, ale jako, że my no, byliśmy wtedy w ciemnym ciemnogrodzie, to u nas po prostu jest dobrze, to idziemy do mocnej jedynki, jest źle, to robimy piątki. Ale patrząc generalnie na to, jaki jest progres młodych zawodników, którzy teraz wchodzą, którzy po prostu są potraktowani tym programowaniem treningowym, już takim trochę bardziej kumatym, trochę bardziej zaawansowanym może niż powiedzmy te 10 czy 15 lat temu, no to widać, że skok generalnie poziomu w trójboju, w Polsce, no jest bardzo wyraźny. W ostatnich latach no to chyba nie da się po prostu temu zaprzeczyć, nie? Dlatego punkt tym razem dla nowej szkoły. Dobrze. Zgadzam się. Taka jest prawda. Ciekawe właśnie, czasami się zastanawiam, jakby to było, gdybyśmy urodzili się na przykład, nie wiem, te 20 lat później i trafili do trenerów takich jak my. Czy by coś z tego było jeszcze więcej? Tak, nawet wczoraj rozmawiałem z Oskarem na temat tego, że taki Grzesiek Heinze właśnie, no ostatnio na skład party 330 wstał, nie? No przecież wiązałeś go sam do tego, nie? No kurde, 335. 335, 18 lat przecież, no kurde, jaki to jest kozacki wynik, nie? No. No ciekawe, czy my byśmy w tamtych czasach też rzeczywiście mogli tyle kucać, gdybyśmy trafili na odpowiedniego trenera. Znaczy, ty akurat miałeś to... Ale jak miałem 18 lat, to tylko trenowałem taką pseudokulturystykę. A, no dobra, no dopiero właśnie. Tak naprawdę w trójboju się zająłem, jak poszedłem na studia, czyli już kończyłem 19, prawie 20 zaczynałem. W sumie ja tak samo, jak studia i my się poznaliśmy. Więc to jest też trudno powiedzieć, bo w innym etapie życia zaczęliśmy dźwigać. Kiedyś, kurwa... Kto robił przysiady na siłowni takie zwykłe? W wieku 16 lat? Nikt. Po co? Żeby z kolana rozjechać? Ja na rowerze jeździłem. Martwy ciąg, daj spokój, że sobie plecy zepsujesz. No, dokładnie. Nikt tego nie robił, więc trudno też powiedzieć, jaki byłby poziom trójboju w Polsce, gdyby takie kluby trójbojowe faktycznie działały. Przecież jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu, jak przyjeżdżał jakiś dwubojowiec na zawody trójbojowe, to gdybym miał lepszą klatę, to by jeszcze bardziej rozwalał, ale tak naprawdę ciągiem i siadem ich rozpierdalał wszystkich, bo on na przykład dźwigał już od 10 lat, a tutaj ludzie mieli staż 3-4 lata. Tak, i tego się nie dało przeskoczyć. Do dzisiaj pamiętam Ampy w Bydgoszczy, gdzie przyjechał dwuboista i był jednym z pierwszych, nie? W ogóle bez sprzętu jeszcze Bydgoszcz I tylko go chujowa klata po prostu dokładnie ograniczyła, nie? Dokładnie. A ciąg miał tak piękny, równe, proste plecy. Tak. Wspaniale to wyglądało po prostu przy tych kocikach. Był naprawdę dobry. No a teraz młodzież po prostu ma gdzie trenować, pójdą, to jest modne, to nawet wiesz, no, oglądasz sobie filmów, to już zaczynasz robić te przysiady w wieku lat 15, gdzieś pierwszy raz na siłowni kupujesz karnet. I myślę, że to właśnie zaprocentuje już niedługo i tych wyników takich bardzo dużych, to nie będą pojedyncze przypadki, tylko pojedziesz na zawody i pierwsza piątka to będzie walka o medal i bardzo dobre wyniki, które kiedyś w ogóle się nie śniły. Tak mi się wydaje. No, też, nie wiem, ty Michał byłeś bardzo szybko silny, nie? Ale kiedyś zrobienie 200 kg w martwym ciągu to było całkiem niezły wynik. To już było takie wiesz... No tak, tylko że ja też od dziecka uprawiałem sport, więc tak naprawdę jak zacząłem dźwigać ciężary, to też szybko to nastąpiło, że mi się udało coś dźwigać. A jakbym tak faktycznie zaczął uprawiać sport dopiero w wieku lat 20, no to pewnie by to trwało i trwało. Dobra, idziemy do następnego punktu, który jest po części powiązany z programowaniem treningowym, tak mi się wydaje, czyli do ćwiczeń akcesoryjnych, jakie teraz widnieją w naszym planie treningowym. No i teraz pałeczkę myślę, że trzeba przekazać starej szkole. Jak to dawniej wyglądało?
No i tutaj niestety na pewno będzie to na minus dla starej szkoły, bo nie było tych ćwiczeń akcesoryjnych. No, miałeś główny bój do zrobienia i ewentualnie jakąś wersję partialną tego boju. Ale to się przez długi czas sprawdzało. No, generalnie ludzie nie było YouTube'a, nie mogłeś sobie podpatrzeć różnych fajnych ćwiczeń. Albo sobie wymyśliłeś jakieś ćwiczenie, które może by ci pomogło i może pomogło, może nie pomogło. Ale tak naprawdę był tak. Był główny bój, były partialne wersje bojów i ci, co jeszcze trochę byli mądrzejsi bądź bardziej próżni i chcieli zadbać o tą sylwetkę, to robili trochę kulturystyki. Ci, biceps, którzy nie byli próżni, wiadomo, to zaniedbali to i to uważam, że to było gorsze. Więc tutaj wtedy, w tamtych czasach, próżność i chęć ładnego wyglądu na plaży była bardzo na plus, bo ten wachlarz tych ćwiczeń się zwiększał i nie robiło się tylko ćwiczeń globalnych, ale faktycznie się zadbało również o te małe mięśnie. Natomiast wachlarz był ubogi. Tyle tylko, że jeżeli miałbym porównywać wyniki, to trenując w taki prosty sposób, czyli jak skręciłem po raz drugi kolano i faktycznie na przykład rzuciłem już całkowicie wszystko inne, robiłem tylko i wyłącznie 3 razy w tygodniu klatę, to z wyniku w wyciskaniu leżąc 190 przeniosłem się na 240 w półtora roku, a robiłem tylko klatę. Nawet nie robiłem w ogóle żadnego grzbietu, bicepsów, niczego, bo mi się nie chciało, bo byłem tak obrażony na sport przez to, że się skontuzjowałem poważnie, że tylko to wyciskanie w leżeniu sprawiało mi jakąś przyjemność. Więc to nie jest tak, że te ćwiczenia akcesoryjne są niezbędne zawsze i dla każdego, no ale są jednak pomocne, bo potrafią zabezpieczyć przed kontuzjami, w łatwiejszy sposób zniwelować słabe punkty. I nie wymagają aż takiej cierpliwości, no bo jednak robiąc, rzeźbiąc cały czas jeden ruch, to teraz już wiemy, że dochodzi do tych kompensacji, że zaczyna się to psuć, że zaczyna to wyglądać gorzej, to się wszystko robi coraz cięższe, a takie dobrze dobrane ćwiczonka, które mają zachowywać nam ten cały balans, potrafią wydłużać tą żywotność tego treningu i robienia głównego boju. Dlatego tutaj nawet nie będę się sprzeczał, uważam, że nowe metody są o wiele lepsze, aczkolwiek ludzie ćwiczący po staremu dochodzili do ogromnych wyników. Do tej pory większość zawodników nie potrafi dojść do wyników takich, jak jeszcze 10 lat temu największe koksy dochodziły. Mało tego, nie wiem, czy tutaj słuchacze będą pamiętali czasy, jak wchodziło się na dział doping na SFD. Tam kurwa każdy chujowo ćwiczył, chujowo jadł, kurwa przy nich mierzyli kole z tuńczykiem, a każdy miał kurwa 50 w łapie, wyciskał 200 kilo. Może nie najładniej, ale no każdy był dojebany, a gdyby to teraz tak spisać na papier, to przecież wszystko to było kurwa chujowe, źle i w ogóle jak ci ludzie żyją i funkcjonują. A jednak się to sprawdzało, więc tak naprawdę uważam, że dużo ważniejsza jest determinacja i po prostu robienie, niż spuszczanie się nad wszystkim dookoła, a nie robienie właśnie tego głównego, czyli treningu i po prostu tego zapierdalania na siłowni. No tak, no dobra, to teraz Michał trochę się podłożył. Ale tego ja wyciągnę do niego pomocną dłoń. Leży na ziemi po prostu, ale spokojnie jeszcze możesz wbić mu tam szpiler. No właśnie ja chciałem pomocną dłoń wyciągnąć. Dlaczego? Nie musisz, dawaj, ja cię zrypostuję. Nie, najpierw uważam, że robienie kulturystyki w tamtych czasach jako treningu dodatkowego wydaje mi się, że też nabywało pewną świadomość zawodnika, że zrobiłem sobie na przykład barki, o! Lepiej mi się wyciska, lepiej łopatkę mogę trzymać, więc dziś wiemy, że chodzi głównie o rytm ramienno-łopatkowy między innymi, nie? Ale wtedy to pozwalało też intuicyjnie dobierać te ćwiczenia i uczyło takiego... Ty po czyjej to jest tej stronie, przypomnę? No co? To jest fajna dyskusja. Więc myślę, że uczyło takiego mind-muscle connection i... Ale w polityce byś nie zrobił się, ona, nie, wiesz? Zdecydowanie, jestem do dupy, ja nigdy nie będę politykiem. Więc uczyło jakiegoś takiego mind-muscle connection i percepcji własnego ciała, co mi pomaga, co mi jakby oddala mi od wyniku i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze, żeby ci jeszcze bardziej pomóc, obecnym największym problemem tego, co jest, jest to, że tych ćwiczeń oraz struktur, które powinno się przetrenować, jest multum. Jak my zaczęliśmy w trójbój, to dawniej nie było zębatego w ogóle, nie? Było 5 mięśni. Nie było podłopatkowego. Ja robiłem zębaty, kładłem się w poprzegławki, przenosiłem ciężar. Proszę, wow. Szaleństwo. No, więc dobór teraz ćwiczeń jest chyba największym problemem, bo wiedzy jest ogrom, nie? Ale zdiagnozowanie się odpowiednie bywa, nastręcza może trudności i potem faktycznie widzimy ludzi na siłowni,
którzy robią na przykład 12 ćwiczeń, co nie ma żadnego sensu, bo robią sobie izolację na to, na tamto, na pierdziawo, nie? Nawet uruchamiając mały palec u stopy, mimo że to dla nich na przykład nie ma absolutnie sensu, ale zobaczyłem sobie, że powinno to przynieść jakiś efekt mojemu w moim przysiadzie, powinno mi być lepiej siadać, no to to zrobię. Chociaż może to nie mieć żadnych podstaw, nie? Natomiast no, plusem jest to, że mamy dostęp do tej wiedzy, dostęp do wiedzy anatomicznej. Mamy naprawdę coraz lepszych fizjoterapeutów, którzy są powiązani z naszym sportem i to nie było takie oczywiste, myślę, dawniej że... w ogóle tego nie było. Tak, to już to jest jakiś taka, myślę, okres dwóch, trzech lat. Ale do fizjo zaraz dojdziemy, także to jeszcze nie wybiega przy tym. Dobra, okej. No i dzięki temu jesteśmy w stanie trenować lepiej i się zabezpieczyć przed kontuzjami, nie? Tylko no, nie kwestią, nie przez to, że skupiamy się na tym. Oczywiście muszą być takie okresy, gdzie skupiamy się tylko na akcesoriach, bo coś się wydarzyło, więc trzeba się naprawić, ale nie przez pryzmat tego, że robię dwie serie przysiadu i 14 serii na staw skokowy. Czyli podsumowując, teraz każdy głupi może być silnym trójboistą, a kiedyś tylko osoby świadome po prostu potrafiły ogarnąć, że trzeba robić coś więcej niż główny bój. I to jest punkt dla starej szkoły, bo trójboiści byli wtedy mądrzy, a teraz każdy jeden może zostać silny. Wystarczy tylko, że ktoś mu powie, jak ma i co robić. Co przecież nawet było, odbijało się, bo w tamtych czasach większość najlepszych zawodników wywodziła się z jakichś sekcji uczelnianych, to byli często wykształceni ludzie, bardzo często po jakichś ścisłych kierunkach i bardzo mało było tam takich ludzi z przypadku. Trzeba to powiedzieć. Tak. A teraz mówię, teraz każdy może sobie to wszystko dobrać. Kiedyś oczywiście to było nieświadome, ale no, jeżeli ktoś był chociaż w jakimś stopniu analityczny, no to potrafił sobie intuicyjnie to wszystko podobierać. To zostało nam cały czas. Analityczność to jest najważniejsza sprawa w tym sporcie. Nie? Dobra, Juran, czy ty już zajęłeś swoje stanowisko w tej kwestii, czy ty dopiero odpowiadałeś na komentarz? Nie, bo to nie ma co zajmować. To jest oczywiste, że obecnie, jeśli chodzi o ćwiczenia akcesoryjne, mamy znacznie lepszy dobór. Dobra, okej, cieszę się, że się zgadzamy. Punkt dla nowej szkoły, zdecydowanie. Bo już myślałem, że będę tu się musiał jakoś wybić ponad was i po prostu sam sobie zdecydować. Ale nie no, dawniej to przecież w ogóle się nie brało pod uwagę na przykład pośladków, nie? Żeby je wdrożyć do treningu. Po co? Przecież dźwigasz nogami. No dokładnie, nie? I grzbietem. No, też no, dla mnie duży przełom był, kiedy się zorientowałem, że plecy trzeba trenować, nie? A kiedy się dowiedziałeś, że przysiad nie jest ćwiczeniem do nogi? Nie jest? Dobra, idziemy teraz do tego, co tak jak powiedziałem, Juran, próbowałeś wyjść tutaj przed szereg. Mamy kontuzję, myślnik, fizjoterapia. No jak już zacząłeś ten temat, to możesz go pociągnąć. Jak to wygląda obecnie? Obecnie czasy są super, ponieważ mamy coraz więcej fizjoterapeutów, którzy rozumieją ruchy, które wykonujemy. Mhm. I dzięki temu, kładąc się na kozetkę, jest w stanie nam gość faktycznie pomóc, zamiast rozbić to, co nas boli i nie wdrażając się w ogóle, nie rozumiejąc ruchu. Ja to zawsze porównuję do brania tabletki przeciwbólowej. Pójście na kozetkę i rozbicie czegoś, to jest jak wzięcie tabletki przeciwbólowej. To zaraz wróci, bo cały czas dysproporcje siłowe są obecne. Układ nerwowy jest przestrojony i to po prostu nie działa. Obecnie dzięki wiedzy i współpracy z fizjoterapeutami jesteśmy w stanie sobie lepiej radzić z kontuzjami, lepiej jesteśmy w stanie z nich wychodzić. Co chyba jestem całkiem niezłym przykładem, bo mając 3 blizny, ostatnio udało się te 3 paki siąść, z czego jestem całkiem zadowolony i nie jest to raczej ostatnie słowo. Więc dzięki obecnej wiedzy i temu, jak możemy podejść analitycznie do naszego ciała, lepiej je rozumieć, jesteśmy w stanie sobie lepiej z tym radzić, bo myślę, że w tamtych czasach, dawniej, jeśli ktoś łapał kontuzję, to albo był wyłączony. W sumie ty, Michał, jesteś trochę dobrym przykładem, bo jak skręciłeś drugi raz kolano, to ile siadów nie robiłeś? 6 lat siadów, nie wiem. Nie? Ja tak samo, przecież jak mnie zaczęło kolano boleć, no to no nie wiem, przestałem robić przysiady po prostu. Dokładnie. Obecnie to, jesteśmy to w stanie... To była odpowiedź na wszystko, nie? A do fizjoterapeuty chodziły stare baby, które się dokładnie przewróciły po prostu jak wstawały z łóżka, ale nie młody człowiek, przecież po co do fizjoterapii miał... Znaczy, nie wiemy, jak to w innych dyscyplinach wyglądało, może podobnie, może nie. W trójboju to był straszny taki zaścianek, nie? To było masakrycznie złe.
Więc jak komuś się coś stało, to albo się smarował kurwa końską maścią i uważał, że przejdzie, tak. A jakieś ćwiczenia kurwa, wzmacniające, jakieś ćwiczenia naokoło, no zazwyczaj jak mnie bolało biodro, no to robiłem ławę i na tym się kończyło, po prostu skupiłem się na wyciskaniu, nie? Mhm. Obecnie jesteśmy w stanie w 2 miesiące powyciągać ludzi z pewnych kompensacji i sprawić, żeby dźwigali dalej. No może 2 miesiące to umowny termin, nie? Czasem to trwa oczywiście dłużej. Mi nogę składano pół roku. Brawo, no i stół pierdolony. Strasznie go zaoferowało to, że pół roku wracałem do przysiadów. Ale ja myślę, że po części właśnie dlatego miałem taki dobry martwy ciąg, bo sobie po prostu kolano mnie bolało na tyle, że jak schodziłem do pełnego przysiadu, to mnie po prostu nadupcało. No to przestałem robić przysiady i robiłem zamiast tego martwy ciąg. Jest to metoda. Jest to metoda. Dobrze, Michał, czy masz jakąś kontrę na to, co powiedział Jurek? Mam kontrę, tylko że nie trójbojową. Nawet ostatnio mi się zdarzyło trenować z takim trenerem, Tomkiem Urbańskim, dwuboju, który już jest weteranem tam w tej dyscyplinie i opowiadał, jak to było za komuny, jak zaczynał trenować, to oni mieli kurwa wszystko. Robili trening, mieli stypendia, żeby tam sobie móc poopłacać takie podstawowe rzeczy związane ze sportem, żeby nie ciągnąć od rodziców. Mało tego, mieli fizjoterapeutów na miejscu, którzy ich ogarniali tam odpowiednio tam tyle razy, ile tam było trzeba. Więc jeżeli chodzi o takie sporty bardziej upaństwowione, to kiedyś faktycznie było dobrze. Później się to zjebało. Z tego, co mówił, już teraz tak dobrze tam nie ma, więc prawdopodobnie przez pewien czas było tak jak i w trójboju, czyli jak w lesie, czyli jak coś cię bolało, to kupowałeś sobie tak, po pierwsze, maść przeciwbólową, żeby po treningu się posmarować, maść rozgrzewającą, żeby na treningu to było dobrze dogrzane, plus jeszcze jakaś silna tabletka przeciwbólowa i to była twoja walka z kontuzją. Pamiętam, jak pierwszy raz dałem się namówić na takie poważne fizjo w nowoczesnym wydaniu przez mojego bardzo bliskiego kolegę Janka, który obecnie jest ortopedą, no ale tam wiadomo, że jako kumaty ortopeda współpracuje z dobrymi fizjoterapiami i mówi, chodź Michał, zobacz, weź kurwa przestań, co wy mnie kurwa, jakieś fopale magnetyczne dać, przecież mi to nic nie da, nie? A już miałem tak pozbijane struktury w klatce, że nie mogłem wyciskać, nie dlatego, że byłem kontuzjowany, tylko miałem, jak się dotykałem, to było takie uczucie, jak miałem piłki kauczukowe wszyte pod skórę, nie? I to tak ze 4 z każdej strony. I pamiętam, poszedłem pierwszy raz właśnie na suche igłowanie, to była w ogóle jakaś nowość wtedy dla mnie, bo to było chyba też 5 czy 6 lat temu. Suche igłowanie i falę uderzeniową. Wyglądałem po tym zabiegu, jakby mnie kijami napierdalali i po prostu obijali tak, żeby mnie zniszczyć, byłem cały posiniaczony przez tydzień, ale tydzień później poszedłem na trening i się okazało, że wszystko puściło, że nic mnie nie boli, nie? I dopiero wtedy się zderzyłem z taką prawdziwą fizjoterapią i zacząłem z niej korzystać. Więc pamiętam, że w tamtych czasach, kiedy my zaczynaliśmy, nie wiem, czy to wynikało z tego, że albo byliśmy biedakami, studentami i nie szukaliśmy takich rozwiązań i tylko to, co oferował NFZ, to było pole magnetyczne, czy faktycznie tego nie było, bo nie było takiego zapotrzebowania na rynku i po prostu nie było potrzeb takich usług, więc trudno mi jest to powiedzieć. Na pewno my wtedy z tego nie korzystaliśmy, byliśmy bardzo w dupie, jeżeli o to chodzi i myślę, że nawet sporo osób do tej pory nie wie, że można pójść do kumatego fizjo i zrobić rzeczy, z którymi się ludzie borykają od lat. Tak. Ja to widzę, słuchajcie, tak. Jest teraz przede wszystkim dużo, dużo większe zrozumienie ruchu i rzeczywiście są teraz fizjoterapeuci, którzy no, siedzą nawet w trójboju stricte, że fizjo, którzy trenują są. Oczywiście. Ale z drugiej strony mamy teraz masę ludzi, którzy się wiecznie, kurwa, naprawiają, którym nic nie jest, ale doszukują się na siłę problemów i których coś tam delikatnie zakuje i już, kurwa, zaraz milion rehabów robią. Zaraz to do fizjo, zaraz próbują osiągnąć taki absolutny ideał, żeby wykonać cały trening i ich nic nie bolało. I to jest właśnie, to są te dwie skrajności, bo ciężko jest właśnie nam się kłócić z Juranem, kiedy my znamy dwie strony medalu, ale to są właśnie te idealne skrajności, które powinny dzisiaj dyskutować, czyli gościu, któremu nic nie jest i szuka problemu na siłę oraz gościu, kurwa, który jest rozjebany, ale kurwa robi, dopóki się kurwa nie urwie, a bo przecież kurwa trochę boli, bo już stary jest to, nie? No masz absolutną rację. Dlatego ja tutaj postanawiam nie przyznać żadnego punktu, mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie i tutaj akurat w tym momencie trzeba znaleźć hashtag balans, jak to kiedyś mówiliśmy, Michał, na jakiejś imprezie, nie? Że chyba między kokainą a marihuaną tam trzeba postawić hashtag balans, nie? Było czyli mefedron. Tak, a to było to. Mefedron to był hashtag balans, tak. Okej, okay, czyli tutaj krechę robię, nie przyznaję żadnego punktu. Trzeba gdzieś znaleźć ten zdrowy środek, czyli dźwigać zdrowo,
ale z drugiej strony pamiętajcie, że sport zawodowy to nigdy nie będzie sport zdrowy. To no, w pewnym momencie musisz się zdecydować, czy robisz to dla wyniku, czy to robisz dla zdrowia. Niestety nie ma tutaj gdzieś, znaczy no można wybrać sobie drogi pomiędzy, ale utkniecie gdzieś w tym momencie w takim czyśćcu, który nie da wam ani satysfakcji, ani zdrowia niestety, nie? Mhm. Także jeżeli chcecie to zrobić dla wyniku, to pogódźcie się z tym, że to po prostu będzie napierdalało, nie? Jak to Ronnie Coman powiedział, że on przez 24 godziny jest w ciągłym bólu i on się do tego przyzwyczaił, nie? No i niestety tak wygląda sport zawodowy. Może nie każdy, może nie oczywiście da się to zrobić zdrowiej, no ale... Ale zawsze coś boli. Nie ma tak, że nic zupełnie nie boli, że jesteś, budzisz się rano i mówisz, nic mnie nie boli. Czyli no w mniejszym lub większym stopniu tak, plus sfiksowanie się na tym bólu będzie hamowało w pewnym momencie. Czasem trzeba po prostu przejść tak z tą techniką. Czasem ta technika musi się złamać i czasem coś zakuje. Mm. Ja wszystkim swoim zawodnikom mówię tak, żeby nauczyli się oceniać ból od 0 do 10, przy czym 0 to ci po prostu ujebało nogę i po prostu srasz z bólu. I powiedzmy 4 na 10, jeżeli nie ma żadnej kontuzji, to 4 na 10 jest akceptowalny ból w trakcie treningu. Gdzie 0 to jest 0 ból, bo wiedziałeś, że 0 to jest... Nie, no nie ma czegoś tych 0 bólu w trójboju. Nie, w skali. Ale się zapytałeś, powiedziałeś, że 0 to ci nogę urwało. A, nie, to przepraszam, okej, 10 to ci ujebało nogę. Okay. No. No to do 4 powiedzmy to jest taki ból akceptowalny. Jeżeli jesteś po kontuzji, to 2 na 10 jest akceptowalne w trakcie treningu i, co jest ważne, następnego dnia po treningu. Nie, nie wiem, czy tutaj podzielacie moje zdanie tak, w tej kwestii. Tak, jak najbardziej. Dobra, czyli kontuzje, fizjo, spór nierozstrzygnięty, nie przyznajemy punktu. Idziemy w takim razie dalej, to będzie ciekawe, żarcie. Michale, jak to wyglądało dawniej? Dawniej właśnie mi się wydaje, że ludzie bardziej przykładali uwagę do tej michy, bo nie oszukujmy się, większość z nas poszła na siłownię, wywodząc się właśnie z tej pseudokulturystyki. Mhm. I zaczynając trenować, nagle zamieniały się ziemniaki na ryż, czego rodzice w ogóle nie rozumieli. Tak było. Jadło się może dosyć jałowo, ale tak naprawdę dostarczało się całkiem dużo dobrej jakości kalorii. I uważam, że właśnie kiedyś było większe przywiązanie tego. Nagle później zrobiła się taka moda, że chcesz być trójboistą, to żryj co chcesz, wyglądaj jak chcesz. Potem jeszcze tutaj w internecie zaczęło być propagowane, że nawet mało tego, możesz mieć kratę i jeść niezdrowo, co oczywiście jest wykonalne jak najbardziej, tylko że to nie było zdrowe. A przez to właśnie fascynacja i wywodzenie się tych wszystkich dyscyplin siłowych właśnie od takiego zaczynania kulturystycznego, to przez wiele lat u każdego... siedziało w głowie. Przecież nawet ty, Rafał, kiedyś opowiadałeś na waszym podsztangowym podcaście, jak przez lata jadłeś kurczaka gotowanego z ryżem i z brokułami. W jednym garnku, bo nie miałeś czasu, nie chciało się, nie potrzebowałeś, żeby to smakowało, tylko chciałeś, jedzenie traktowałeś jako coś funkcjonalnego. Tak, i się to sprawdzało. I byłeś dobrze odżywiony. Do tej pory cieszysz się ładną, atletyczną sylwetką, gdzie na przykład Jurand na bank wpierdalał cały czas jak popierdolony. I dlatego jestem grubszym podsztangowcem. Wiesz ty co, waży mniej od niego. Dobra, możesz teraz skontrować to, Jurand. Niestety nie mogę skontrować, bo ma rację. I co prawda wyniki miałem najlepsze, jak byłem gruby, czyli ważyłem 134 kg. Bo tłuszcz działa jak kostium. Tak, i siady były fantastyczne wtedy. Wystarczyło, że ale wdech na dole. Stany zapalne i generalnie samopoczucie było kiepskie, nie? I kurwa, no tu nie ma polemiki. Można sobie od czasu do czasu zrobić jakieś odstępstwo do reżimu, no bo jesteśmy tylko ludźmi. Myślę, że nawet zawodowcy sobie robią odstępstwa, tacy naprawdę na high level. Ale żarcie pizzy 5 razy w tygodniu to nie jest jakiś super pomysł. No dobra, no to w takim razie jak wygląda żarcie dzisiaj? Ja wygląda żarcie dzisiaj i jest bardziej różnorodne zdecydowanie. Ja się też oddałem w opiekę specjalisty, ja mam dietetyka, więc na pewno nie pochwalisz tego, że mam dwa dni, które są wegetariańskie. No nie. A ja się tam bardzo dobrze na tym czuję. Na dwa dni zmieniasz dziewczynę na chłopaka? Nie mogę powiedzieć. W każdym razie czuję się bardzo dobrze. Dieta jest różnorodna, jest dobrze dobrana, jest dobrze skomponowana. Pod względem też dostarczania mikroskładników, pod względem dostarczania witamin.
I przede wszystkim to dla mnie super wygodne, nie? Ja po prostu sobie patrzę w jadłospis i dobra, robię zakupy na cały tydzień i sobie po prostu z tego gotuję, nie? Plus przepisy są super szybkie. Jak trzymałem sam Michę, to ze względu też na tryb życia, bo teraz się odniosę do swojej osoby, wiesz jak jest być trenerem. Ten tryb życia jest dosyć szalony, nie? Ty się też wspomagasz cateringiem, więc jeszcze ci łatwiej jest. No ja po prostu, wiesz, dobra, no kurwa, przyjechałem po siłowni z 22, coś bym zjadł. W lodówce światło. No to dzień dobry, pyszne.pl, nie? I jedziemy z żarciem. No i no, to prowadziło też do tego, że czułem się jak gówno. Plus, myślę, że z tego też powodu wylądowałem w szpitalu, ale to o tym nie będziemy gadać. No ja generalnie raczej dobrze się cały czas odżywiałem. Po prostu czasami jadłem więcej syfu, czasami mniej. Teraz mam catering, w ogóle to jest zajebista opcja, bo nie dość, że jestem dobrze odżywany przez cały dzień, to jedzenie jest różnorodne, bo jednak jak samemu gotujesz, to nie chce ci się gotować 5 różnych posiłków, jak idziesz na cały dzień, tylko gotujesz dużo tego samego ryż, posiłku, żeby cię nawet niekoniecznie, bo ja tam sobie smacznie gotowałem, no ale jak już czwarty posiłek taki sam, to już się tak średnio chce, jak jeszcze przez trzeci dzień robisz to samo, bo to jest na przykład wygodne jedzenie i przez jakiś czas ci to chwilowo smakuje, to się to szybko przejada. Dlatego właśnie tutaj sobie chwalę, że mam ten catering i tak naprawdę wieczorem sobie jeszcze dojadam posiłek, no bo nie zawsze mi te 4000 kalorii wystarczają, czasami po prostu jest bardziej dzień taki ruchliwy, powiedzmy, i trzeba sobie coś dobrego dojeść. No. Przepraszam. A w weekendy sobie właśnie z tego cateringu luzuję i robię sobie dobre rzeczy takie już samemu. Znaczy, różnie, nie? Lubię gotować, więc generalnie gdybym miał jeść tylko catering 7 dni w tygodniu, to bym nie czuł się zadowolony z tego faktu, że po pierwsze gubią się gdzieś te moje umiejętności kulinarne, które sobie wypracowałem przez lata. No jednak jak sobie samemu zrobisz, to zrobisz sobie idealnie tak, jak lubisz. No tak, tak, tak. Może na plus dla nowej szkoły jest to, że też wiedza, jeśli chodzi o dietetykę, poszła w górę, poszła do przodu, więc też możemy jadłospisy bardziej dobierać pod ludzi, alergie i tak dalej, i tak dalej. No, tak bardziej naprawdę, naukowe, nie? Tak naprawdę, co może bardziej służyć pod wynik. Kto tak robi? Kto tak robi z większości zawodników? Większość wpierdala na potęgę. To prawda. Tak. I tutaj uważam, że dawniej ludzie bardziej przykładali, ludzie, którzy uprawiali sport, nawet właśnie tak amatorsko, od pierwsze co robili, to przykładali uwagę do jedzenia. Czasami nie wiedząc dlaczego, ryż jest lepszy od ziemniaków. Teraz na przykład gdybym wiedział to, co wiem, to bym kurwa nigdy w życiu nie zamienił ziemniaków na ryżu, przecież ziemniaki to jest najważniejszy składnik pokarmowy, no ale wtedy faktycznie człowiek się męczył i wpierdalał ten jebany ryż. Ale przez to zadbał o odpowiednią podaż składników odżywczych, kalorii, mikro i makro elementów i dlatego uważam, że tutaj dawniej było lepiej. Bo teraz za dużo ludzi właśnie się spuszcza nad pierdołami typu jem czekoladę i będę miał kratę. Albo jestem trójboistą, będę wpierdalał 1 000 000 kalorii z syfu dziennie, bo będę potem taki silny. Juran, czy chcesz to jeszcze jakoś szybko skomentować, czy to już zostawisz? Nie, przegrałem z Kretesem. Też tak mi się niestety wydaje, także tutaj punkt tym razem idzie do starej szkoły. Dobra, słuchajcie, na razie mamy tutaj, widzę, remis. Ulala. Mamy jeszcze 2 podpunkty do rozwinięcia, także bardzo możliwe, że trzeba będzie ściągać gacie, panowie. Ale postarajcie się, może tutaj coś z tego wyjdzie. Idziemy do przedostatniego punktu, jakim są suplementy. I zacznie tym razem stara szkoła. Suplementy były kiedyś bardzo mocno przeceniane, uważam. Ale były spowodowane właśnie reklamami, które oferowały 17 bardzo... kg masy mięśniowej. Już nie mówiąc o tym, że dzięki Radkowi Słodkiewiczowi wydałem całe kieszonkowe na HMB, mając 16 lat, ale to już z Radkiem wyjaśniałem. Natomiast widzę nowy zegarek właśnie. Ja brałem HMB tylko połowę, bo się bałem, że ją mam z domu wywalić. 17 kilo przyjemnie w miesiąc, to przecież nie wytłumaczy jej tego. Były bardzo przeceniane, ale były też drogie, przez co ludzie też nie przesadzali tak z ilością tych suplementów. Mhm. Natomiast były bardzo różne głupoty pisane, typu na przykład, nie wiem, białko serwatkowe o współczynniku BV-159, który ma ci da przynieść korzyści takie jak suplementacja hormonem wzrostu. To była autentyczna reklama, jaką czytałem w gazetce, nie? Tak. Więc tak naprawdę plusem było to, że ludzie spożywali te suplementy w nie za dużej ilości, bo były drogie, były mniej dostępne, ale było bardzo dużo niepotrzebnych suplementów.
typu już wymieniane HMB, bądź przeceniane, typu, że musisz jeść odżywkę białkową, bo inaczej nie urosną ci mięśnie, bo nie stary, kurwa, od tego białka to będziesz rosnął jak na hormonie wzrostu. Okno anaboliczne jest tak krótkie, że po prostu po treningu jak nie zjesz, mało to... tego, przecież kiedyś była nawet odżywka o nazwie okno anaboliczne, ten anabolic window, nie tak, pamiętam, który był film. I że w ogóle po treningu to musiałeś to spożyć, bo inaczej to przyrosty, kurwa, zero. Teraz jest lepsza, większa świadomość, jest więcej suplementów prozdrowotnych, które teraz ludzie świadomie przyjmują. To jest tutaj dawka. Kiedyś brało się kreatynę, białko, BCAA, było się dojebanym silnym, każdy miał 52 pie, wyciskał 200 na klatę, kurwa, ile u was wyciska 200 na klatę? 200 się bez treningu robi. Widzę, że tu jakieś personalne chyba sprawy wychodzą na jaw. Dobrze, Juran, jak to skomentujesz? Pamiętaj, to jeszcze nie jest twoja wypowiedź, to jest tylko komentarz do wypowiedzi komentarz. Michała. Szachmat! Nie. Tym bardziej jest mi przykro, bo ja w życiu zrobiłem 195, więc czuję się podwójnie urażony. A co do tego, no, mamy teraz lepszą sytuację. Jak sam zauważyłeś, jest teraz lepiej, jest większa wiedza, są lepsze badania, które są ogólnodostępne. A co mi się najbardziej podoba, to tych prozdrowotnych jest coraz więcej, które są opisywane. I na przykład ja sobie teraz testuję, piję potreningowo sok z cierpkiej wiśni, który wspomaga regenerację i faktycznie to da się odczuć, nie? Mimo tej całej kawalkady reszty suplementów i super suplementów, którą przyjmuję, jest to faktycznie odczuwalne dla regeneracji, ale jakby... Poważnie, na ciekawości, bo już byłem ciekawy, jak to przyjmujesz. No, naprawdę. Byłem zdziwiony, ale po poniedziałkowym siadzie sobie wrzuciłem tam 100 ml tego i na drugi dzień dużo lepiej niż normalnie, nie? Plus suplementy, których kiedyś w ogóle nie było, czyli wszelkie nootropy, peptydy. Znaczy nie, to już nie traktowałem w kategorii suplementy, bo mówisz? Tego normalnie nie możesz sprzedawać bez jakichś tam myków. Bardziej bym się skupił chyba na takich suplementach. Nie, nootropy niektóre normalnie możesz sprzedawać już. No myślę, że tam Alfa GPC na przykład. Tak samo tyrozynka. No okej, niektóre możesz, ale takie konkretniejsze to jednak nie są w takiej ogólnej sprzedaży, ale jest w ogólnej sprzedaży i tak dużo, dużo różnych fajnych rzeczy. Wystarczy tutaj sobie spojrzeć, ile teraz nowości SFD wrzuca, których po prostu wcześniej nawet na sklepie nie było. Nie? Tak. Plus wiedza nie jest tylko w gazetce. Gazetki zawsze były sponsorowane. To było nasze największe przekleństwo, że czytało się Kifa czy Muscular Development i trzeba było kupić właśnie HMB, wór jakiejś super, super białka z dodatkiem kreatyny. A mieliście tą fazę, że kreatyna w płynie działa lepiej niż kreatyna w proszku? O nie, nie miałem tego. Nie, ale ja zawsze wolałem kapsułkowaną, bo też doczytałem się, że lepsza jest, lepiej wchłania. To ja słyszałem o kreatynie w płynie, ale później wycofali tą kreatynę w płynie i nigdy nie było mi dane poznać, ale koledzy, którzy brali kreatynę w płynie, to mówili, że tak, kurwa, rozpierdalała dobrze. Ja zawsze byłem szkolny, że estry kreatyny tak rozdupcają. Ty zawsze byłeś fanem estry kreatyny. Nie pamiętam, co to była za firma, jakoś na CY, jakaś pochodna Olimpu, kurde, ale... Biogenix. Możliwe, tak. Biogenix wypuścił Cel Pampa jako taki tani pierwszy stak kreatynowy, bo możliwe. On miał Knockouta, który był bardziej zaawansowany, ale był kurewsko drogi. No i później jeszcze ten X-Pond, tak, to były takie w tamtych czasach takie pierwsze poważniejsze rzeczy, nie? No i później to już zaczęło kiełkować, nie? Już coraz mocno. Jeszcze Storm i Shock jako super zestaw, ale kogo było stać w 400 na dwie puszki, nie? Więc tego to nawet nie liczę, nie? Tak, ale to był taki faktycznie flagowy zestaw Storm plus Shock, że ja pierdolę, nie poznasz. Horsepower jeszcze był, kurde, piękne czasy. Dobra, Juran, czy to jest koniec twojej wypowiedzi, czy to na razie tylko był komentarz do tego, co Michał powiedział? Nie, raczej koniec, no jesteśmy w lepszych czasach, to jest niepodważalne, nie? Tak. Jest więcej wiedzy, większa dostępność suplementów i większa świadomość konsumencka. Nie bierze się tych suplementów na pałę, więc tutaj nie ma co nawet dyskutować. Niestety. Jest z tego dużo, dużo więcej, ale myślę, że też świadomość konsumencka po prostu jest znacznie większa niż dawniej i to nie jest tak, że rzeczywiście wchodzisz do sklepu z suplementami, o Jezu, muszę mieć wszystkiego po jednym. No ale też przede wszystkim, teraz te suplementy są tanie, teraz za 100 kupisz fajny zestaw suplementów, a kiedyś za 100 kupisz kreatynę, nie? Tak, to prawda. Tak. Pamiętasz, jak kupowaliśmy 15 kg wór Oskorbitu? To był jak wór jak z cementem, nie? I odżywka, i wszyscy się dzielili potem tym, no, taniej, no. To było straszne. A jakie bąki po tym szły, sadzone były przeokrutne. Mhm. Nie? Dobra, no tutaj zdecydowanie punkt idzie do nowej szkoły. No i idziemy do ostatniego punktu, być może rozstrzygającego. No i myślę, że tutaj chyba się będzie mógł Michał bardziej popisać.
Czyli tym punktem, który chcemy rozwinąć, będzie mental. Dawaj, Michał, zacznij. Słuchajcie, no kiedyś po prostu, jak byłeś słaby, to byłeś ściśnięty. To było dobre mentality. Nie, nikt się nie klepał po pleckach. Jak byłeś chujowy, to ci wszyscy mówili, że byłeś chujowy, aż się zrobiłeś dobry. Ci, co nie wytrzymywali, no to i tak by nie mieli szans w sporcie, no bo nie mając psychiki, no to nie macie czego szukać w sporcie. Więc uważam, że tamto mentality, mimo że było okrutne, to było jednak dosyć skuteczne. Z takich ciekawych technik, które jeszcze stosowaliśmy treningowo, żeby wzmacniać nasze mentality, trener puszczał nam disco polo, argumentując to, że jak wam puszczą na zawodach jak anioła głos, to co podniesiecie? I nie było kurwa puszczania Rammsteina i nakręcania się, tylko trzeba było przy jesteś szalona, bądź też jej oczy zielone, podejść ze spokojem pod sztangę i wypierdolić ciężar. Nie było takiego nakręcania się i to uważam, że było takie bardzo dobre, bo mogłeś potem w każdych warunkach nakręcić się odpowiednio do ciężaru. Odpowiedź? No, najbardziej krzywdzące było to, że nie było równych szans przez co, nie? Taki ostracyzm. No, i tak jakby sam sport weryfikuje, bo albo masz wyniki, albo nie, więc myślę, że dzielenie społeczności nie jest zbyt dobrą sprawą. No, ja jestem też lewakiem generalnie z przekonania. Właśnie więc... miałem to powiedzieć. Natomiast teraz można to ugryźć trochę z innej strony, jeśli chodzi o mental. Mamy tyle tych różnych jeszcze akcesoriów i wyliczeń jakby programowych, treningowych, że nie musi być super nakręcony na podejście, bo mniej więcej wiesz, co, na co cię stać, nie? Więc jakby ta kwestia, czy... Czyli robicie coś, co my robiliśmy już 100 lat temu, czyli włączaliśmy sobie jej oczy zielone i ze spokojem podchodziłeś pod podejście. Tak. Aż, czyli zajęło wam to odkrycie 15 lat. Coś, co my już robiliśmy. Czy to już koniec wypowiedzi, Rad? Myślę, bo mnie zbił z tropu. Trochę się zbił, to no, fakt. Trochę mnie zbił z tropu. Kurde, patrz jak mnie. No ja ci to zdecydowanie nie pomogę, bo ja w tym momencie jestem za starą szkołą. U mnie zawodnicy dalej przychodzą w starą szkołę, jak do mnie trafiają, to nie, no, musi być ciśnięty, nie ma równych szans. Nie rodzimy się równi. Ci, którzy chcą być lepsi, a na starcie mają gorzej, to muszą zapierdalać. Jak ktoś nie zapierdala, nikt mu nie da do wyniku. To jest tak jak, kurwa, nie wiem, rozdawanie pieniędzy ludziom, którzy nie pracują. To co, dołożysz, dam ci 10 kilo, bo genetycznie masz gorszą klatkę ode mnie, a weź, Juran, oddam ci moje 10 kilo, kurwa. No, to dalej ma słabszą klatkę. Ale już powyżej 200. Tak jest. Przepraszam panie sędzio, proszę odjąć mi 10 kilo, dopisać Jurandowi, żeby było równiej. No, ale dochodzimy do tego, że sport nie jest sprawiedliwy. Tak samo jak chodzą głosy, że wyciskanie powinno być mierzone jakby względem, jakby szerokość rozstawu rąk powinna być dopasowana do tego, jak ktoś ma długie kończyny, żeby każdy miał ten sam rąb. I wtedy będzie super sprawiedliwy. Myślę, że to jest głupota, bo to jednak... To jest tak, jakbyś chciał być kałem i grać w koszykówkę. No tak, tak. Nie masz warunków, tyle. To musisz się z tym liczyć. Biorąc udział w dyscyplinie, do której nie do końca się predysponowany, no to znowu dochodzi do tego, że jeżeli jesteś... Trójby w ogóle jest taką dyscypliną, że jeżeli jesteś odpowiednio zdeterminowany i napierdalasz, to prędzej czy później mistrzem zostaniesz. Może nie zostaniesz mistrzem wszechświata i nie zapiszesz się w historii, ale mistrzem masz szansę zostać. No i tu się zgodzę. Najważniejszy jest proces. Jeśli nie kochasz procesu, tylko chcesz szybkie wyniki, to jesteś spalony na starcie. Wyniki przyjdą potem. A niestety w dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi jest nastawione właśnie na szybki wynik, bo teraz jesteśmy mega przebodźcowani i generalnie jest natłok informacji, wszystko chcemy szybko, już natychmiast, nie? A wtedy, żeby włączyć telefon, znaczy żeby włączyć internet, to już trzeba było cierpliwym człowiekiem, bo to się 20 minut łączyło, a żeby załadować jakieś gołe cycki, to 20 kolejnych minut, nie? Także cierpliwość tutaj była potrzebna. 30 sekund trzepania. Kurwa, szukać daleko. Myślałem, że dostanę pierdolce, jak dobiłeś ostatnie ciężkie treningi ciągu, bo też chciałem szybko coś dużego dźwignąć, a to jeszcze był czas dla mnie. A nie był czas dla mnie. I tego się trzeba nauczyć, tego tak podejścia. Także tutaj punkt zdecydowanie do starej szkoły. Panowie, ściągać gacie. Mamy remis. Najpierw bicepsy, żeby to pokazać na wizji, a poza kamerą... Okay, dobra, tu też zbliżenie, tylko duże zbliżenie. Kto wygrał? Do domu. Kurwa, dalej remis, dawać chuj. Kamerzysta bardzo chce chyba ale zobaczyć. Ale bardzo mnie cieszy, że mamy remis, bo to znaczy, że te światy powinny się przenikać. Dokładnie. Nie, najgorsze są to nie było planowane, żeby nie było. To nie było planowane, bo na początku był zamysł, także zrobimy, że a niby tutaj jest potrzebna jakaś równowaga między tym. Później stwierdziliśmy, że sprawdzimy rzeczywiście, która szkoła jest lepsza, ale wyszło, że żadna.
Czyli rzeczywiście... Czyli teraz podsumowując kartkę, jeżeli chcecie być zajebiści, to technika, technika wykonywania bojów bierzecie ze starej szkoły, czyli finalnie i tak dźwigacie dobrze, no dobra, możecie to połączyć, nie? Programowanie z nowej, ćwiczenia akcesoryjne z nowej, fizjo z nowej, żrecie jak dawniej, suple z nowej, mentality jak dawniej, jesteście kurwa mistrzami. Dziękuję bardzo za uwagę. Można wyciągnąć z tej dyskusji. Prawda jest taka, że po prostu najgorsze są skrajności. Nie bądźcie właśnie tym gościem, który przychodzi na siłownię i robi wszystko dookoła, oprócz ćwiczenia. Tak samo nie bądźcie też tym gościem, który przychodzi napierdalać, aż się kurwa urwie i zepsuje i potem do końca życia nie spojrzy na siłownię, będzie mówił: w twoim wieku to ja też dźwigałem, ale młody jeszcze wspomnisz, kurwa, jak będziesz na wózku jeździł. Strzałem, ja też kiedyś myślałem, że jestem niezniszczalny. No i po prostu nie bądźcie tymi skrajnymi ludźmi. Ćwiczcie mądrze, wyciągajcie wnioski i po prostu, tak jak Jura mówi, pokochajcie proces, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. A każdy z nas ma jakąś historię treningową mniej lub bardziej zawiłą, więc musieliśmy pokochać ten proces. Bo ty 6 lat nie siadałeś, ja pół roku nie siadałem. Ja też. Te przysiady są zjebane, wszystko wychodzi, że te przysiady są te winne. Znaczy, 6 lat nie siadam, raz na jakiś czas sobie zrobiłem przysiad, patrzyłem, czy bez treningu można tam z 250 podnieść. No to podnosiłem. Tak samo jak teraz nie wyciskam od chyba 4 już lat i tam sprawdzam sobie raz na jakiś czas, tam z 200-220 wycisnę bez treningu. No wycisnę, no to jaki jest problem? Nie trzeba ćwiczyć, nie? Aż się wyleczę. Dobrze, no myślę, że bardzo ładnie to spięliśmy, panowie, taką klamrą na koniec. Także debatę uważam za zakończoną. Dzięki serdeczne za udział. Dziękuję. Dzięki serdeczne za wysłuchanie naszej rozmowy. No i dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli, żebyśmy poruszyli w następnej dyskusji, a na pewno weźmiemy to pod uwagę i przedyskutujemy. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Cześć.